Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich widzów na najnowszy film Oto w moim wykonaniu. Na dzień dzisiejszy jest 22 grudzień 2020 i oto w ten grudniowy dzionek, wolny dzień od pracy, spędzimy nad wodą. Jak widzicie, miejscówka ładna, dzień się zaczął wyśmienicie. Wspaniale, ciśnienie i cukier mi od razu wskoczył, o czym dowiecie się później, co i jak. A na tą chwilę, drodzy Państwo, po złapaniu żywczyków, kilku sztuk, bo nie ma, woda jest brudna, nie ma, ciężko złowić żywczyka, małą płotkę, czyli jedziemy z tym koksem, bo już późno. Na tą chwilę już jest 9:50, późno, bo późno, ale dowiecie się w dalszej części filmu, co i jak. Film poświęcimy dzisiaj wędkowaniu na żywczyki, małe płotki, powiedzmy za okoniem, bo ostatni rok już, sezon się kończy 2020 i od nowego sezonu 2021 w moim okręgu świętokrzyskim będzie zakaz połowu na małą płotkę, z tego względu, że płoć wraca jej wymiar ochronny i będzie wymiar ochronny wynosił 15 cm, więc ostatni wypad z żywczykami, małymi płotkami. No i zobaczymy, co i jak. Ale to martwmy się na przyszły sezon, co i jak. Teraz sezon 2020 jeszcze się nie skończył i dzisiejszy wypad właśnie poświęcimy całkowicie łowieniu na małe płotki, zakończenie łowienia na małe płotki i poświęcimy tym małym płotkom większość dzisiejszego filmu. Więc drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już naprawdę jest późno. Zapraszam wszystkich miłośników moich wędkarskich wypraw na najnowszy film Sztardej Nidy i jedziemy! Więc ciężko, drodzy Państwo, o żywczyki. Sami zaraz zobaczycie, co jak nowa sztyca. Zobaczcie, długość sztycy z wędki, z bolonki. Celowo zrobiłem tak, aby daleko rzucać. Długość jest całkowita tej sztycy 4,28, powiedzmy 4,30. Zobaczcie, jak się wygina, pięknie chodzi, ale nic, żywczyków nie ma, ale zobaczcie, jak wymiata i zobaczcie, to naprawdę są wielkie ciężary przy wyciąganiu, więc kij, zobaczcie, jak pracuje, ale nie ma nic, trudno, odstawiamy sprzęta, kilka żywczyków mamy. Z Czarnej Nidy, tam wyżej z rzeki, na Starorzeczu żywczyków nie ma przy tej brudnej wodzie. I chyba 10 rybek mam, z tego takie około 14 cm, chyba 3 większe. Zobaczcie sami, większa płotka. I kilka maluszków, na które dzisiaj będę wędkował. Ostatni już, czyli ten sezon, na małe płoteczki, zobaczcie. Ale niedużo ich mam. I takie były najlepsze na okonia. Chyba 10 sztuk mam, więc daleko nie jedziemy chodzić, bo nie ma żywczyków. I zaczniemy od tego miejsca. A nuż widelec może coś się złowi, więc zaczniemy dzisiejszą imprezę oto na tym oczku. Dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc spróbuję coś złowić z tego miejsca, czy to zębatego, czy garbuska. A czy uda mi się złowić, zobaczycie to sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Dobrze, rozkładamy sprzęty. Mały spławik, 2-gramowy, obciążenie, przypon z plecionką,
z drucikiem, haczyk niewielki. No i oto mój zestaw za zębatym i garbuskiem. Rozłożymy sprzęta i zarzucimy już jedną z wędek, tak aby to już, powiedzmy, stało sobie w wodzie. Zobaczcie, już 10 godzina, syreny wyją na kopalni, a ja jeszcze nie zarzuciłem zestawów, ale trudno. Zobaczymy, tak aby nie być na zero, spróbujemy coś złowić. Jedną wędkę mamy, grunt na oko i zakładamy żywczyka. Zobaczcie, 10:01. O 10:00 zawsze na kopalni w tygodniu wyje syrena, bo są wybuchy. Nie muszę powtarzać tego ludziom starszym, osobom starym, swoim widzom, którzy śledzą na bieżąco moje filmy, wiedzą, że o 10:00 w Morawicy słychać syreny. Więc teraz machaj wędą, ryby będą, z tym, że nie na pewno. Jeden żywczyk stoi, postawimy tam wędkę na sztorc i rozkładamy drugiego sprzęta. Tu założymy, większy jest pławik, założymy większą ciutkę płotkę i zobaczymy, jak minie dalej mój dzisiejszy niezbyt z rana udany dzionek, o czym przekonacie się później. O czym przekonacie się później. I tutaj grunt mniej więcej to samo, tylko ciutkę większa płotka. Powiedzmy, że damy taką sztukę. Taką sztukę damy. Ok. Bo mało jest małych. I cztery mamy takie ciutkę większe. Postawimy, jak sobie to wszystko stoi. I chodzi. I jest pytkę. Jakiś kolega przyszedł, będzie rozrabia zanętę, będzie tu siedział koło mnie i łowił sobie na spławik, na kukurydzę. Mówi, że uklejki brały. Kolega jakieś kleniki łowił, nie duże. Więc zobaczymy, co i jak. A ja kilka chwil tutaj posiedzę, nie będzie efektu. Idziemy w inne miejsce, tylko za bardzo szału nie ma z rybkami. Taki pechowy dzień, mało płotek, takie zakończenie, powiedzmy, sezonu, łowiąc na małe płotki, drapieżniki. No ale zobaczymy, jak ten film dalej się potoczy. Bo na razie bez brania. Jeszcze kolega tu przyszedł, będzie tu rzucał sobie, więc tak, aby jeden drugiemu nie płoszył ryb, ja postanowię iść dalej. Tylko mówię, nie mam za bardzo, za dużo rybek i nie ma za bardzo z czym. Ale zobaczymy, co i jak. W każdej chwili można dalej rozłożyć gdzieś podrywkę i tam próbować coś złowić. Zobaczymy. Dobrze, drodzy Państwo, nic się nie dzieje na tej miejscówce. Młody próbuje coś złowić, a ja zbiorę swoje zabawki, zawijam się dalej, z tego względu, że nic tu nie skubię, więc idziemy dalej.
jeszcze na dodatek odwiązało mi się wszystko i straciłem. Prawdopodobnie, ale zawinęłem, odzyskam podrywkę. Boże, ale pech dzisiaj. Co za dzień. Całe szczęście, że odzyskałem podrywkę. Dość, że żywców nie ma. To jeszcze bym stracił podrywkę, ale jakoś uratowało się. Owinąć szybko, bo się końcówka odkręciła. Co za pech, co za dzień, co za dzień, co za przygoda. Rzucając podrywkę w kilku miejscach, po prostu nie sprawdzałem, odkręciło się, spadło i musiałbym wchodzić do wody, niestety. I wszedłem. U mnie nie jest lekko, nie ma zmiłuj się, nie pozwoliłbym sobie na utratę podrywki i musiałbym tą zimową porą wejść do wody, ale jakoś przelotki, które tu mam, widzicie, sprawdziły się. Idziemy dalej. Dobrze, dobrze, okej. Jesteśmy, weźmiemy jedną wędkę. Okej. Co za dzień, emocjonujący dzień. Ciekawe, jak się jeszcze skończy. Dobrze, drodzy Państwo, zobaczcie, późno, bo późno, godzina 11:34. 11:34. Deszcz zaczyna teraz znów padać. I zobaczcie, rano przed 5:00 wstałem, miałem o 6:00 jechać na ryby. A dopiero jest godzina 11:34, a ja praktycznie jestem na miejscu, gdzie można coś połowić, złowić. Ale znów deszcz pada. Trudno. Biorę jedną wędkę, wiaderko, zejdę na dół i spróbuję Wam nagrać jakąś rybkę, oczywiście jak będzie. A od początku, w wolnej chwili, powiem Wam, co i jak z dzisiejszym dniem było nie tak, że dopiero teraz, tak późno, zaczynam łowić, a wybierałem się o 6:00 rano. Więc chodzę, nie biorę nawet podbieraka. Ostatnio tutaj zjechałem. Ktoś teraz posypał boczkiem, bo jest bardzo stromo. Zobaczcie, cichutko postawimy. Nareszcie. I sobie zarzucę spokoju i spróbuję coś złowić. Tylko dzień dzisiaj taki pechowy, że nie wiadomo, czy nie będę dzisiaj na pożegnanie z płotkami małymi w roku 2020 na zero. Okej. Och, co za dzień. Co za emocje. Ciekawe, co jeszcze dzisiaj się przydarzy. Głupiego, niespodziewanego. Więc zobaczymy. 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 I pierwsze przepuszczenie. Stawiamy żywczyka. I zobaczymy, co i jak. Deszczyk pada. I jest baja. Więc jak ta piosenka, co leci? Wszystko się może zdarzyć. Więc, drodzy Państwo, na wypadzie na ryby wszystko się może zdarzyć. Czekamy, czekamy bezpośrednio. Zobaczymy, czy będzie jakieś uderzenie. Drodzy Państwo, branie, czekamy, poczekamy dłużej. A teraz za czym? Czy zębaty, czy... Poczekam, bo mam bardzo małe haki. Więc założę duży hak, to rybka szybko się męczy. A ja dzisiaj 3 godziny straciłem na szukaniu żywca i nie ma. 11 sztuk tylko mam. Dobra, tnę.
zębaty. Szczupaczek. Drodzy Państwo, no to nie do końca tak pychowy dzień, tak jak mówię. No ale trzeba jeszcze rybę wyholować. Na połaniec jutro jadę, wiesz? Mały, mały gówniarz. Ale chociaż, żeby go wyholować, na zero nie być. Zobaczcie. Taki osobnik. I o to chodzi, drodzy Państwo. Dlatego dużo ryb mi spada. Ze względu na to, że ja długo nie czekam. Bo jak złowi się taki maluszek, musiałbym grzebać mu w gębie. I wtedy ryba by na bank nie przeżyła. Więc idę na ryzyko. Zapięty jest z boku małym haczykiem. Zwróćcie uwagę. I wtedy taka rybka wraca do wody i przeżywa. Przeżywa, więc dlatego używam małych haków. To dla widzów, którzy komentują, dlaczego łowię na małe haki. Więc rybka chociaż zaliczona. Ręka rybą pachnie, ryba ręką pachnie, na odwrót nawet. W dwie strony to działa. Czyli jak rybkę trzymamy w ręku. I to jest najważniejsze, że nie do końca taki dzień pechowy, jak się rano do tej chwili przedstawiał. Ale szkoda, że późno. 11:47. Mam 3 godzinki wędkowania, a wybierałem się rano. No cóż, trudno. Zobaczymy, czy coś jeszcze się złowi. Długo mi zajęło czasu łowienie żywcy. Łapanie żywcy, przepraszam, bo na podrywkę to się łapie. I tak chciałem zakończyć sezon za szczupakiem, okoniem w tym roku z małymi płotkami. No i zobaczymy teraz, czy jeszcze coś uda się złowić. Więc drodzy Państwo, od dołu, pod korzeń, precyzyjnie, idealnie, profesjonalnie i czekamy na kolejne branie zębatego lub garbusa. Mamy jeszcze około 9 żywczyków małych, bo reszta to duża, ale duże nas nie interesują. No i zobaczymy, zobaczymy. Coś tam gania. To ma jechać dno. I tak mówię, wędkujemy. W międzyczasie powiem Wam, co i jak. A zaczęło się od tego, że poszłem rano do piwnicy spakować się po połańcu, wziąć najpotrzebniejsze rzeczy do dzisiejszego wędkowania. Wkładałem, wyjmowałem, wkładałem, wyjmowałem. W końcu rękawiczki, mówię, niepotrzebne, kartę wędkarską, zezwolenie, wszystko wyjąłem. Spakowałem się, ruszyłem na autobus, a ze względu na to, że teraz jest, że teraz autobus nie jeździ ode mnie, tylko z dworca nowego PKS, który był odnowiony, oddany do użytku. Więc muszę z przesiadką teraz jechać 3 przystanki na dworzec i z dworca dopiero autobus mam do Morawicy. Więc tak też zrobiłem z przesiadką. Kupiłem godzinny bilet. Wysiadłem, czekając na autobus 45, co miałem za 15 minut rano do Morawicy. To była godzina 6:40. Miałem autobus. W końcu stwierdziłem, że chyba nie wiem, czy kartę wziąłem, czy nie wziąłem, bo wyjmowałem, wkładałem i sam nie wiedziałem, nie byłem pewny. Otworzyłem na przystanku plecak, a tu nie ma karty wędkarskiej. I co? Za 15 minut autobus, znów dwoma autobusem muszę na drugą stronę i jechać do domu, do piwnicy po kartę. Bo bez karty nie pojadę na ryby. Wiadomo, to kontrol czy coś, papiery z sobą trzeba mieć. Więc tak zrobiłem, ale za godzinę miałem następny autobus. Więc bilet już straciłem, 3,80. Trudno. Pojechałem, znów przesiadka, czekam na autobus, podjechał, kupiłem nowy bilet, pojechałem do Morawicy. W Morawicy wysiadłem i poszłem do piekarni kupić jakieś śniadanie. Wziąłem 2 hamburgery małe. Zjadłem szybko,
ale zanim wyszłem z piekarni, stwierdziłem, że nie mam podrywki. Tej, co na zdjęciu, zobaczcie. Tak była spakowana. I w końcu, jak nie mam podrywki, to gdzieś zostawiłem. I teraz gdzie? Czy na przystanku jednym, drugim, czy w autobusie? Autobus odjechał już do Obic i za pół godziny będzie wracał. No więc zamiast iść na ryby, no co zrobić? Wędkować nie będę, bo nie mam podrywki. Ani mam czerwonych robaków, ani pinki, ani nic. Jakże w cudzysłowie. Czekam na ten autobus, bo będzie wracał. Tak widzicie na rozkładzie jazdy. Ósma z czymś tam. I ten autobus będzie wracał na Kielce. I jestem święcie przekonany, że no musi być to, no bo praktycznie dwie osoby ze mną dalej jechały, trzy czy cztery przystanki, za mną jest końcowy, więc czekam na autobus i spytam się kierowcy, zobaczę, może tam między siedzeniami gdzieś leży ta podrywka, którą zostawiłem, i na dodatek przyczepiona do niej była kamera. Kamerę przyczepiłem, żeby wam pokazać, jak żywce łowię spod wodą, coś w tym stylu. I zobaczcie, tak to się prezentuje. Po rozpakowaniu to, co zostawiłem w autobusie, czyli kamerka. Przyczepiona tak prowizorycznie na razie do podrywki. I tak to wyglądało i w końcu autobus podjechał, szybko wsiadłem do autobusu, ale autobus był na Kielce jechał, więc pełny był, praktycznie wszystkie miejsca były zajęte, był pełny ludzi, ale wiedziałem, gdzie siedziałem i mniej więcej szybko tam wleciałem, zobaczyłem, jest mój pakunek, jest oparty o szybę, rączkę na szybie. Jakiś pan obok siedzi, nie miał jak gdzie schować, nie był pewny co i jak tego, ale leżało. Więc w końcu do kierowcy mówię, proszę chwilę poczekać, panie kierowco, ja wysiadam, tylko zostawiłem podrywkę. No i odzyskałem sprzęt i tak to się prezentowało. A to najpierw karta, a to sprzęt. Później sami widzieliście po drodze, co było. Na dodatek jeszcze później chciałem zrobić dla was podwodne zdjęcie. Lecz źle zamknąłem z nerwów z tego wszystkiego, że tyle czasu straciłem niepotrzebnie w to i z powrotem na powrocie pod kartę wędkarską, później czekaniu na autobus z kamerą, nie byłem pewny, czy będzie. Tak się zdenerwowałem, że w końcu jak zacząłem łapać żywce, nie zamknąłem do końca, źle zamknąłem tą kamerkę w tym pokrowcu wodoodpornym, no i kamerka prawdopodobnie się zalała. A czy będzie chodzić, to wam powiem w domu, więc ją wyłączyłem. Trochę wody do środka się dostało i zobaczymy, czy straciłem kamerkę przy pierwszej próbie nagrania dla was filmu. Kartę pamięci tylko z środka wyjąłem, malutką. I czy kamerka będzie chodziła, ale to przekonamy się w domu. Na razie zawinąłem ją, zdjąłem wszystko. Później, jak widzieliście, pogoni za żywczykami odkręciła mi się śruba, siatka, tak na filmie widzieliście. No i w końcu żywcy nie ma. Takie przygody od samego rana i w końcu jestem nad wodą. Deszcz pada i jest w pytę. I zobaczymy, co jeszcze dzisiaj mi się przydarzy. A wiecie, nad wodą wszystko się może zdarzyć. I zobaczymy, co mi dalsza część dzisiejszego dnia wędkarskiego przyniesie. Więc zostańcie ze mną i jest w pyciorę! Pada sobie, pada. A my próbujemy coś jeszcze złowić. Dużo czasu, bardzo dużo czasu straciłem na tym wszystkim, na łapaniu żywcy. I w końcu mało czasu zostało na wędkowanie, to widzicie, pogoda nie rozpieszcza. Święta widzicie, jakie będą ciepłe.
mokre, ale mam nadzieję przyjemne. Nie to co dawniej, że śnieg, atmosfera zimowa, świąteczna, a teraz ta jakość, ten cały rok widzicie jaki, i na dodatek jeszcze taki deszczowy. Za kilka dni święta, drodzy Państwo, a my próbujemy coś jeszcze złowić w ten deszczowy grudniowy dzionek. Na żywczyka, małą płotkę, na którą od nowego sezonu nie będziemy mogli już wędkować na naszych wodach świętokrzyskich, w naszym okręgu. Więc wykorzystujemy resztę tego mokrego dnia, aby coś złowić. Więc machaj wędą, ryby będą. Teraz zostawię to. Idę się ubrać, później stąd nie wyjdę, jak to wszystko namoknie. O, jest baja. Plecak przykryję. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Mamy spodnie wodoodporne. Ale nie będziemy ich wkładać, tylko przykryjemy plecak. Wezmę sobie tylko bluzę. A wszystko, resztę poprzykrywam tak, aby nie mokło. Dobrze. A kurtkę sobie włożę. Okej, i schodzimy i próbujemy coś jeszcze złowić. Dobrze, jak tutaj sobie stoi. Spróbujemy coś złowić, a zobaczymy, co jeszcze dzisiaj wyjdzie. Mam branie. Czekamy, czekamy, czekamy. Jest. Tylko zobaczymy, co. Zobaczymy, co. Prawdopodobnie szczupaczek. Nieduży. Ale cieszy. Okej. Pod bierak rozłożyłem, bo wiecie, nóż widelec, jak to jest. I co mamy kolejnego? Kolejną rybkę. Okej, otworzymy kabłąk. Zwiniemy. I mamy kolejny pistolecik. Ale cieszy, cieszy, drodzy Państwo, bo zimowe ryby cieszą, jeszcze tym bardziej, że są z wody PZW. Taktyka obrana. Tylko teraz trzeba rybę odhaczyć. Tylko gdzie jest zapięta?
widzę. Widzę hak. Odpiłem delikatnie. Teraz rozszerzymy mu gębę. Wyjmiemy zestaw. I rybka. Baja. Baja. Rośnij, byku, nie daj się złowić. Płyń. Płyń. Nie daj się złowić. I rośnij. Baja. Odpłynął. A my dumnie łowimy dalej. I druga rybka zaliczona. Godzina 12:05. Zakładamy żywczyka, bo już niewiele zostało tych rybek. I spróbujemy złowić jakiegoś okonia i jeszcze jednego zębatego z tego miejsca. Dobrze, zarzuciłem. Rozciągniemy tak, aby w razie co już był pod ręką. Dwa brania, dwie ryby, skuteczność na razie 100%. No chociaż tyle z tego dzisiejszego pechowego dnia. Pechowy, a zarazem widzicie jak tu odzyskane, tu stracone, tu wrócone. Wszystko mógłbym dzisiaj stracić, to co wam opisałem, ale jednak odzyskałem kamerę, podrywkę, która mi wpadła do wody. No i zobaczymy tylko, czy kamera będzie chodziła, bo wody się trochę dostało do niej, bo źle ją zamknąłem, wkładając podrywkę do wody. Ok, wędkujemy. Jakiegoś okonia jeszcze proszę z tego miejsca. Po tych dwóch szczupaczkach na razie nic, deszcz cały czas pada. Zobaczcie, nawet przewidywalna była, sprawdziłem pogodę, dlatego zabezpieczyłem się w przeciwdeszczową kurtkę. Godzina jest 12:13 i zobaczcie teraz, na co zrobiłem rano, zrzut ekranu. Zapowiadali deszcz, więc jest deszcz. I będzie dzisiaj padało, ale to nam w niczym nie przeszkadza, więc wędkujemy. Posiedzimy jeszcze tutaj z pół godziny, gdzieś do 13:00. 40 minut, pół godziny mniej więcej. I pójdziemy jeszcze w to drugie miejsce i tam zarzucimy dwie wędki. Tak, aby wykorzystać te żywczyki do końca. Te kilka sztuk, które złapałem i wam pokazałem na początkowym zdjęciu, na początku filmu. Wędkujemy, czekamy, czekamy. Nie ma co przerzucać, bo jeśli woda, zobaczcie jaka jest stan wody. ...125, a było więcej. Uciąg, zobaczcie. Więc woda praktycznie przy niskiej wodzie stoi. Spławik stoi, nie ma co ściągać, bo przy każdym zarzucie rybkę męczymy, męczymy, a mamy mało żywców, więc czekamy. Ładnie stoi, nie spływa. I czekamy, co się dalej wydarzy. Wędkujemy. Dobrze, zrobimy tak. Ściągnę to. Weźmiemy drugiego kija, dlatego że tu są małe przelotki i się kleją strasznie. Kleją się. Żyłka klei się do wędziska. Więc odczepimy rybkę. I weźmiemy drugą wędkę, tam są większe przelotki, cięższy spławik i założymy większego żywczyka. Ale najpierw zwiniemy o jedną część.
o jedną część zwiniem, tak żeby mi się to nie poplątało. Ok, weźmiemy drugą wędkę, tylko musimy wejść najpierw, żeby nie zjechać, tak ostatnio. Dobrze, że szyszki są posypane. Ok, weźmiemy drugą wędkę. Założymy dużą płotkę, większą płotkę, dlatego że nie po to tyle czasu traciłem w łapaniu żywcy. Mam trzy duże płotki, większe płotki i założymy tutaj na tym dołku większą płotkę. Zobaczymy, czy przyniesie nam to efekt. Trzeba pokombinować. Praktycznie mówiąc, większa rybka na haku powinna być większa rybka złowiona na zestawie. Ok, chowam kamerkę, bo deszcz pada i zakładam dużą płotkę. Więc, drodzy Państwo, pada strasznie. Ja jednak będę musiał spodnie włożyć. Nie ma to tamto. Wkładam spodnie, ale ściągnę zestaw i zawijamy się stąd. Pójdziemy w to drugie miejsce i tam dokończymy wędkowanie w ten deszczowy, pechowy, a zarazem szczęśliwy dzionek. Niedługo będziemy kończyć, więc zawijam się dalej, ale najpierw włożę spodnie, bo to tak szybko nie przestanie. Coś mi tam błykało z daleka. Co jest? Bojka. Bojka na szczupaka. Zobaczcie, cały zestaw. Cały zestaw za zębatym. Jak to się mówi, zdobyczny spławiczek. Dobra, ale pogoda tylko dla pasjonatów wędkarstwa. Ok, wkładamy spodnie, zawijamy się dalej. Dobrze, jesteśmy na miejscówce śmieci. Zobaczcie, jacy wędkarze są. Niektórzy brudasy. Kiepów pełno, torebki. Zobaczcie, po wódce, po soczku. Ta szmata wtedy była i chyba ta żółta reklamówka. Ale resztę śmieci nie było. No cóż zrobić? Pełno kiepów i to w wodzie. Ustniki, tytoń, filtr. Dobrze, wędkujemy. Jestem już i spróbujemy coś złowić. Do końca już wędkujemy na tym, w tym miejscu. Rzucimy dwa żywce, niech stoją i oto tutaj zakończę. Nie będziemy się przedzierać, bo jest wysoki brzeg, stromo i można wpaść do wody, a dzień jeszcze się nie skończy, więc bezpiecznie chcę wrócić do domu i nakręcić dla Was bezpiecznie jakiś film, tak aby film był, a mnie nic się nie stało, więc macham wędą, a czy ryby będą, zobaczycie, więc zostańcie ze mną. Branie mam, czekam, trochę dłużej, tak aby łyknął, bo mało brań, mało rybek, więc muszę dłużej poczekać. Czekamy jeszcze. No i zacinam. Siedzi, co jest? Garbus. Myślałem, że zębaty, a tu ładny garbusek. Ok, rybka cieszy, więc odhaczamy rybkę i wędkujemy dalej. Baja. Zobaczcie, jakie bąble. Tak szybko to nie przestanie. Więc, drodzy Państwo, jest godzina 13.36, 14.35. Mam autobus. To za godzinkę
to jeszcze jakieś pół godziny wędkowania i będę zawijał się, dlatego że później późno jest autobus i tym 14:35 pojadę, bo widzicie jaka pogoda, nic nie pyka, ale jeszcze przez pół godziny kręcę film i zobaczymy co i jak. Ale widzicie, jak już bąble płyną, bąble robią się po deszczu na wodzie, to znakiem tego, że tak szybko nie przestanie. A nic nie bierze, więc pół godzinki i będziemy kończyć. Więc drodzy widzowie, cały czas spada, jak widzicie, mamy jeszcze 10 minut na wędkowanie, ale nic nie skubię, więc przez 10 minut jeszcze próbujemy coś złowić i będziemy pomału kończyć tą imprezę w ten grudniowy, mokry dzionek. Więc 10 minut i zobaczymy co i jak, więc zostańcie jeszcze ze mną. Pomału będziemy kończyć, bo nic nie bierze. Deszczowo, mokro i nic nie skubię. Na dodatek zimno, ale my jeszcze przez 10 minut spróbujemy coś złowić. Tak jak mówię, dopóki przynęta w wodzie mamy okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej, dalej, dalej i zobaczymy co z tego. Więc drodzy widzowie, kończymy na tą imprezę. Jest godzina 14:10. Mam 20 minut na dojście do autobusu i jedziemy na Kielce. Leciało tak, widzieliście, deszcz cały czas pada, nic nie pyka, więc kończymy i zawijamy się. Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam złożyć życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych świąt w gronie najbliższych, ukochanych oraz rodziny, przyjaciół i wszystkiego najlepszego. Tego Wam życzę. I kończę. Jedziemy na Kielce. Dziękuję wszystkim za to, że jesteście wciąż ze mną na dobre i złe. W dowolnej chwili odpiszę na komentarze. Zapraszam do komentowania, subskrybowania mojego kanału. Będziecie śledzić filmy na bieżąco. Dania łapki w górę, tak abym wiedział, czy filmy się podobają, czy nie. Jeśli łapka idzie w dół, trudno, ale łapka w górę motywuje, napędza, tak aby robić coraz więcej i lepszych filmów. Więc zostawiajcie łapkę komentarzem. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Narka. Do następnego, drodzy widzowie. I jeszcze raz, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia z najbliższymi, z rodziną, w spokoju. I tak trzymać. Siema. Do następnego. Narka.